Cześć, z tej strony Graf Zero, vlog literacki. W dzisiejszym odcinku, jak pewnie widzicie po tytule, będzie o pewnym sporze, a może raczej wymianie zdań, a może raczej o pewnym komentarzu, który dostał drugie życie, wiele lat po śmierci osoby, która ten komentarz wypowiedziała. Czyli tak już konkretnie, będzie o sporze Lem versus Tokarczuk. I może was to zaskoczy. Ale ja tutaj trzymam stronę Olgi Tokarczuk, a jeżeli jesteście ciekawi dlaczego, to zapraszam na odcinek. Na początek, słuchajcie, ten film powstał na prośbę jednego z patronów. Dostałem takie pytanie, co ja w ogóle sądzę tutaj o tej dyskusji, może by to wyjaśnić, stwierdziłem, że w sumie czemu nie, ale po drodze znalazłem też film innego youtubera. Ja tam postaram się wstawić wam gdzieś link, jak nie zapomnę, jak nie, no to gdzieś pod filmem w komentarzach się pojawi. No ale patroni napisali, że może lepiej się w to bardziej zagłębić, może to lepiej przedstawić tam bardziej dokładnie, co Tokarczuk miała na myśli. Stwierdziłem, dobra, pomysł w sumie jest fajny, więc oto jest film. Przy okazji musiałem sobie też Lalkę i Perłę przeczytać raz jeszcze, bo okazało się, że w sumie aż tak dobrze to jej nie pamiętam. No i możemy zaczynać. O co tak naprawdę chodziło? W skrócie, chociaż pewnie wiecie. Otóż w książce Tak o rzeczy Lem, to jest taki wywiad Rzeka Lema z Beresiem. Bereś, tak dziennikarz, którym z różnymi mistrzami pióra przeprowadzał wywiady. Pada takie zdanie, gdzie Lem bardzo krytycznie odnosi się do twórczości Tokarczuk, że pisze ogólnie o całej jej twórczości, ale konkretne argumenty, chociaż no konkretne, sami zaraz zobaczycie jak to jest, wysuwa przeciwko jej książce pod tytułem Lalka i Perła. Tam oczywiście tak totalnie w stylu Lema padają takie rzeczy, że ona obraziła mój rozum, ja w ogóle tej książki nie doczytałem, ale się wypowiadam, typowe dla Lema mówić o książkach, o których nie czytał, to standard u niego i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę oceniać, kto się tutaj tym zachwycił, a kto nie, że tu prawica się zachwyciła, bo nie lubi Tokarczuk. Lewica też nie lubi Tokarczuk. Taka jest prawda. Więc to wcale tak nie jest. Ale rzeczywiście część osób w internecie uznała Lema za autorytet, że tu Lem tak ma rację. Najczęściej to było ma rację, ponieważ ja też tak myślę, tak? Okej, w porządku. Natomiast no, robienie z Lema jakiegoś autorytetu w dziedzinie literatury nie ma sensu, bo Lem o literaturze nie miał pojęcia. To znaczy, on wychodził z bardzo prostego założenia. Jeżeli jemu się coś podobało, to było dobre. Koniec. Jak przeczytacie sobie Tak o rzeczy Lem, czy ten jego wywiad z Beresiem, to tam jest mnóstwo takich kwiatków. I ja naprawdę z ręką na sercu, zobaczcie, uczciwie, jak on podchodził do literatury. Lem na przykład, zobaczcie sobie, co on pisał o Sapkowskim. To jest kapitalny przykład tego, jak Lem myśli o literaturze, jak on sobie rozmawia z Beresiem. No i on mówi, nie, to jakieś tam wiedźminy, o to fajnie, że z wiedźmy zrobił coś męskiego, ale to w ogóle jakieś bzdury totalne. I Beres mówi, ale proszę pana, no ja to czytałem, mi się to podobało. Lem w ogóle zszokowany, jak to się to panu podobało. No i Bereś tam tłumaczy, że to taka gra literacka, że to tak, no, tam wiele ukrytych sensów, znaczeń i tak dalej, nie? Na co Lem, kiedy już tam te wszystkie jego argumenty padają na zasadzie takiej, bo on mówi na przykład, ale mnie to nie interesuje, ja to już tylko naukę czytam i tak dalej. Bereś mu mówi, dobrze, w porządku, to nie mówię panu o tym, że to ma pana zainteresować, ale niech pan nie odbiera temu, co pana nie interesuje, jakieś prawa do jakości. I w tym momencie Lem używa koronnego swojego argumentu, ale to są jakieś czary-mary. Jeżeli tego wam jest mało, to zobaczcie na przykład, co Lem pisze o Władcy Pierścieni. Bo dla Lema nie ma różnicy jakościowej pomiędzy Władcą Pierścieni a Harrym Potterem.
On to stawia na równi, także to są jakieś tam bajki, to jest niebezpieczne w ogóle, ucieczka od rzeczywistości, że Tolkien napisał Władcę Pierścieni dlatego, czy nie mówi tego wprost, ale że Władca Pierścieni jest po to, że człowiek ucieka w świat fikcji, w którym może jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zrobić to, czego nie może w naszej tutaj rzeczywistości. On odbiera totalnie jakąkolwiek warstwę znaczeń Władcy Pierścieni, tak? Chrześcijańskich, niechrześcijańskich, jakichkolwiek. Nie ma, to dla niego nie istnieje. A jeżeli tego wam jest jeszcze mało, zobaczcie, co Lem pisze o twórczości Parnickiego. To jest, tam jest jedno zdanie tylko, ale bardzo charakterystyczne, że Lem, przedwojenna literatura polska, no jakaś tam była, no, tam XIX-wieczna to w ogóle była świetna, przedwojenna też była niezła, tam ten Struk, generał Barcz, taka powieść też, tak, to w ogóle były niezłe rzeczy, no a później im dalej, tym gorzej. No i dochodzi do tego Parnickiego, że to już był taki przykład prawie, że degrengolady. Tak, degrengolada to jest Tokarczuk i Gretkowska, on też tutaj sobie je zestawia razem, ale ten Parnicki, no ja tego nie byłem w stanie przeczytać, bo to było za ciężkie. No dosłownie mówi, że tak, czytanie tego Parnickiego, to było i tam jeszcze wymienia tego Czarnego Potoku chyba, nie Odojewskiego. No nieistotne kogo. Że to było jak wspinanie się po Szklanej Górze, to było, ja tego nie przeczytałem, więc to był przykład upadku literatury polskiej. Tak, w taki sposób Lem myśli o literaturze. On nie jest żadnym wybitnym krytykiem literackim, on nie jest literaturoznawcą, więc ciężko go tutaj stawiać jako autorytet. Ale oczywiście może być tak, bo jak spojrzycie na ten wywiad, że w wielu przypadkach Lem rzeczywiście mówi rzeczy mądre. To nie jest tak, że on same tam głupoty opowiada. Chociaż sobie przypomnę, zobaczcie, co on o Ratzingerze mówi, na przykład, jak on Dominus Jezus interpretuje. Krzyżyk na drogę. Ogólnie rzecz biorąc, zdarzają mu się tam rzeczy bardzo mądre i spostrzeżenia bardzo, bardzo trafne. To wcale nie jest tak, że on to totalnie bredzi, nie? Natomiast to jest po prostu człowiek, który nie był ani literaturoznawcą, ani krytykiem literackim. Więc być może to, co pisał o Tokarczuk, mogłoby mieć sens. Więc przyjrzyjmy się teraz jego argumentom i zobaczymy, co tam Lem powiedział. Zacznijmy od tego, że Lem tej książki nie przeczytał. On tam sam mówi, że gdzieś w połowie utknął. Ta książeczka ma stron, ile to będzie? No gdzieś z 80, czyli niedużo. Problem polega na tym, że to niestety wychodzi w trakcie jego wypowiedzi, że on tej książki nie czytał. Proszę bardzo, Lem pisze sobie tak. Lalka to piękna książka o miłości, która z hymnem o perle ma tyle wspólnego, że Izabela Łęcka mogła nosić sznur, pereł. To otwieramy teraz Lalkę i perłę na stronie 58. To już jest poza połową, Lem tutaj już nie dotarł. I tutaj pada takie zdanie Tokarczuk, że Lalka jest przede wszystkim opowieścią o miłości. No to chyba by się zgodzili ze sobą. Idźmy dalej. Lem pisze tak, no nie, zaraz po tym, że co to ma wspólnego z tym hymnem o perle. Nie wykluczam, że na ostatnich stronach mogły się znaleźć jakieś mądrości, ale wątpię, bo to jest dobre dla 10-letnich dzieci, ale nie dla mnie. No typowa argumentacja w stylu Lema. Problem polega na tym, że właśnie na ostatnich stronach to Karczuk tłumaczy, dlaczego hymn o perle. Więc no może wypadałoby to jednak doczytać, no ale już niestety tego nie zmienimy. No i potem, po drodze mamy tę obrazę rozumu Lema, Lem przechodzi do swojej interpretacji Lalki. Lem widzi Lalkę jako dobrą powieść psychologiczną i jako porządną narrację. Odmawia jednak Lalce pewnej dozy realizmu. To znaczy pisze o miejscach, w których Prus się wyłożył, że tak powiem. No, że na przykład okupacja rosyjska jest pokazana bardzo cienko. By nie rzec zasmarowana szminką. No, to można się domyślać, dlaczego. Nie wiadomo wszak, dlaczego Wokulski miał czerwone ręce i jak je sobie odmroził na Syberii. I tutaj wychodzi już, że Lem czytał Lalkę być może 10 razy, ale te 10 razy bardzo niedokładnie. Gdyby przeczytał dokładnie, to wiedziałby, że Wokulski nie mógł odmrozić sobie rąk na Syberii.
czerwone ręce Wokulskiego pojawiają się jeszcze w scenie, bodajże to chyba są we wspomnieniach Rzeckiego, ale nie jestem pewny, ale w scenie jego pracy w sklepie jeszcze przed wyjazdem na Syberię, w składzie win, nie w sklepie, tak? Jeszcze przed wyjazdem na Syberię. To o odmrożeniu sobie rąk na Syberii to jest tylko i wyłącznie plotka podtrzymywana, przekazywana dalej przez jedną z bohaterek książki, przyjaciółkę Izabeli Łęckiej, więc no ewidentnie tak nie jest, nie mógł sobie ich odmrozić na Syberii, on miał je czerwone już wcześniej. Dlaczego? Oczywiście nie wiemy. Dalej Lem zarzuca Prusowi, że na przykład Suzin to postać nierealistyczna i Geist na przykład też. I tutaj też zgodziliby się z Olgą Tokarczuk, bo Tokarczuk też pisze o tym w swojej powieści, że karty powieści Prusa no, zaludniają postacie nierealistyczne. Tokarczuk widzi w nim pewne symbole, za chwilę o tym jakie. Natomiast Lem uważa, że to są błędy, ale mimo wszystko jest to wielka powieść, ponieważ pokazuje rozdziew pomiędzy hierarchią polskiej arystokracji, rodziną Łęckich, baronostwem, no i jest jeszcze ten znakomity stary Rzecki. Świętochowski okropnie opieprzył tę książkę, bo nie rozumiał, że jest znakomita. W ogóle z dużym opóźnieniem doceniono jej klasę. Widać z tego, że rzeczy dobre trzeba ludziom na siłę przez lejek do ust pakować. I to jest koniec tego, co Lem pisze o lalce. Z tych zdań no, mógłbym wyczytać, że on widzi lalkę jako powieść nawet nie tyle realistyczną, co społeczno-obyczajową. Być może, tak można jak najbardziej lalkę czytać, tylko wielu badaczy wskazywało na to, że Prus na poziomie psychologii, na poziomie symboliki, na poziomie też pewnych scen bardzo charakterystycznych, takich jak na przykład scena na Powiślu, która dla wielu była zapowiedzią naturalizmu w literaturze polskiej, wykraczał daleko poza to, co w powieści społeczno-obyczajowej mogliśmy obserwować. I myślę, że tutaj Lem zdecydowanie za dużo lalce odbiera. To jego spojrzenie jest to takie szkolne spojrzenie. Ja nie twierdzę, że on się myli. No poza tymi oczywiście łapami Wokulskiego. To tak. Ale to jest takie szkolne, typowe spojrzenie na lalkę, że tylko i wyłącznie jako wizja społeczeństwa. On nawet wprost mówi, że tam mu się postacie, właśnie ten Geist, Suzin, to takie nierealistyczne, ale społeczeństwo wspaniale oddane. Można tak lalkę czytać. Mam jednak wrażenie, że to trochę tę powieść zuważa. Więc spójrzmy, co ma na ten temat do powiedzenia Olga Tokarczuk. Wszystkim polecałbym przeczytać Lalkę i Perłę od początku do końca, bo niektóre fragmenty tej książki mogą być dość zaskakujące w oderwaniu od całości. Jak się już dobrnie do końca, to mam takie wrażenie, że pewne elementy Lalki i Perły jednak się gdzieś tam w głowie układają. To jest taka książka, w której uważam, że jest wszystko co najlepsze u Olgi Tokarczuk i wszystko co najgorsze u niej. Poza jedną rzeczą chyba taką bardzo kontrowersyjną u Tokarczuk, bo w tej książce nie ma feminizmu w ogóle. To znaczy jest taki jeden wątek o Zasławku. Chodzi o to, że Tokarczuk widzi w Zasławku skupienie najlepszych postaci kobiecych u Prusa. Znaczy ona uznaje, że ogólnie Prusowi to te postacie kobiece wychodziły średnio. Izabela to w ogóle nie jest dla niej postać kobieca, o tym dlaczego nie jest za chwilę. A te najlepsze to są właśnie na Zasławku i tam jest takie miejsce, gdzie bohaterowie odpoczywają, nabierają sił. No rzeczywiście jest coś w tym, dlaczego nie, ale ona nie wyciąga z tego żadnych wniosków, nie idzie dalej, być może dzisiaj by to inaczej napisała, inaczej by to widziała, ale że to jest takie ładne, ciepłe miejsce stworzone przez kobiety, z taką piękną legendą miłości, tak, i tutaj te kobiety są takie ciekawe, interesujące, zupełnie inne niż wreszcie książki. I to w zasadzie tyle. Nie znajdziecie tutaj takich rzeczy, których byście mogli się u Tokarczuk spodziewać. A co znajdziecie? Tokarczuk interpretuje lalkę w zasadzie z takich trzech punktów, jeśli tak można powiedzieć. Z punktu psychologii podpartej dość mocno Jungiem,
z punktu gnozy starożytnej i z takiego punktu, no powiedzmy, mistyki chrześcijańskiej. Tych trzech rzeczy połączonych wymiennie ze sobą, filozofii w ogóle mistyki chrześcijańskiej. Więc to jest bardzo ciekawe spojrzenie. Tak jak mówiłem, no są tutaj jej najlepsze i najgorsze strony. To znaczy ma świetne pomysły, ma naprawdę czasami pomysły bardzo ciekawe, ożywiające, myślę, że wzbogacające spojrzenie na tę świetną, jakby nie było, powieść, a z drugiej strony zdarzają mi się takie kiksy i jakieś takie prześlizgiwanie się po temacie. No. Jako przykład takiego właśnie kiksu, zaraz wam tutaj znajdę, jest taki właśnie o miłości tutaj, tak? Pisze Tokarczuk, że o, na przykład, w starożytności nie rozgraniczano jeszcze tak wyraźnie tego, co dziś wydaje się nam całkiem oczywiste. Miłości niskiej i wysokiej duchowej. Przeżycia religijne pojmowano wówczas jako cielesne zjednoczenie z bóstwem. I to jest bardzo płytkie, bo w starożytności rzeczywiście pojmowano takie rzeczy. Rozgraniczano. Jeżeli spojrzymy na przykład na Platona, to on jak najbardziej rozgraniczał tę miłość taką niską od tej wysokiej duchowej. Wprost jak najbardziej u niego to jest wyłożone, tak? Więc starożytność to też widziała, chociaż nie każdy i nie wszędzie. Oczywiście, to prawda. Więc tutaj to Tokarczuk zdecydowanie się myli. Z drugiej strony pewne jej interpretacje są trochę zbyt rozbuchane. One mogą was tutaj zaskoczyć, zszokować. Na przykład właśnie, jak Tokarczuk widzi Łęcką. I tutaj to nie jest tak, nie myślcie sobie, że ona ją tu interpretuje jako kobietę pokrzywdzoną przez patriarchat, jak to się często dzisiaj mówi, tak? Nie. Dla niej Łęcka to jest anima. To jest tak naprawdę część duszy Wokulskiego, ta jej kobieca strona. Teraz Tokarczuk tego nie wymyśliła sama, nie myślcie sobie. Ona to wzięła z jakiegoś literaturoznawcy. Zaraz wam powiem dokładnie z kogo. Z pana Welsha, nie wiem jak to się wymawia. Lata 70. pamiętnik literacki. Podaję tutaj dokładny adres bibliograficzny. Więc Łęcka miała być tą animą, częścią duszy Wokulskiego, której on sobie tam szuka, dlatego że Wokulskiemu wydaje się, że Łęcką zna. Tak? W momencie, kiedy widzi ją pierwszy raz, on mówi, czy to ty żeś to, tak jakby rozpoznawał w niej kogoś, tak? Ale słuchajcie, na pierwszy rzut oka to, co mówię, może się wydawać bardzo dziwne, ale delikatnie to okrójmy. Przyłóżmy tę Łęcką do Platona, do tej jego historii o miłości, o istotach rozdzielonych przez Zeusa, tak, które były jednym, Zeus je tam rozbił piorunem i tak naprawdę teraz się szukają. Tak? Czy nie jest raczej tak, że Wokulski widzi w Łęckiej, przynajmniej wydaje mu się, że to jest ta jego właśnie miłość, czyli ta jego dusza, bo to była jedna istota początkowo u Platona. Dlatego ją rozpoznaje, więc może nie ma co iść aż tak daleko, aż tak głęboko. Ale no na pewno i Wokulski mieli to wykształcenie klasyczne za sobą, więc zapewne znali te teksty. Nie ma więc powodów, dla których nie mieliby się do nich odwoływać w rozumieniu miłości chociażby. Dlaczego o tej perle tam w ogóle jest i o co tutaj tak naprawdę chodzi? Hymn o perle to jest taki starożytny tekst apokryficzny, gnostycki, o człowieku zesłanym z niebios w pewnej misji, który musi tę misję wykonać, zdobyć tę perłę, na jakiś czas się gubi. Zapomina o tym, co jest jego misją, ale później dzięki posłannictwu z nieba odzyskuje świadomość, wykonuje misję, wraca w chwale z powrotem do siebie. I Tokarczuk w taki sposób widzi właśnie Wokulskiego. Ona sama zaznacza, że być może wybranie hymnu o perle jest przesadą. Ona mówi, mogłam wybrać tekst inny, mogłam wybrać baśń lub legendę. I kto wie, czy to by nie było bardziej trafne, jakiś bardziej znany mit w naszej kulturze, bardziej znaną historię, bo to nie mit. Kto wie,
Czy to nie byłoby zdecydowanie bardziej trafne i mniej kontrowersyjne? Sama Tokarczuk ma tego świadomość, ale jej bardziej akurat pasował hymn o Perle. Co więcej, nie pada tutaj określenie monomit, a należałoby go użyć, bo ta historia o bohaterze, tu Tokarczuk nawet cały porządek tutaj odtwarza tego, co ten bohater tam po kolei robi, jest bardzo bliska monomitowi. Więc Wokulski jako przykład takiego bohatera monomitu, no w zasadzie dlaczego nie? Dlaczego nie? I Lalka dla Tokarczuk jest powieścią o samopoznaniu, o tym, że Wokulski musi zrozumieć, co jest dla niego najważniejsze, przed jakim zadaniem on stoi. Przeczytajcie tę książkę, naprawdę, bo tutaj kilka rozdziałów jest naprawdę niezłych, o tym, jak Wokulski na przykład rozmawia z Bogiem. Słuchajcie, naprawdę w Lalce, i to zupełnie rozłamuje konwencję powieści realistycznej, kilka razy gdzieś w głowie Wokulskiego odzywa się jakiś głos, który daje mu, są nawet ciekawe wskazówki, tak? Czym jest ten głos? Dla Tokarczuk to jest Bóg. To jest Bóg, który przemawia do Wokulskiego. Więc nie skreślajcie tej książki. Ona jest dziwna. Ona chwilami idzie za daleko, ale mam wrażenie, że sama idea Lalki jako symbolicznej opowieści o poznaniu samego siebie, o miłości, która może być, która może prowadzić na manowce, o poszukiwaniu powołania w swoim życiu, to nie jest wcale taka totalnie głupia interpretacja, jak to sugerował Lem. A może sugerował tak, bo tej książki nie dokończył. Jeżeli czytaliście Lalkę i Perłę, to dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Jeżeli nie czytaliście, to polecam, naprawdę. Jest tutaj parę rzeczy takich zupełnie normalnych, tak? Na przykład no, interpretacja Lalki jako arcydzieła. To jest bardzo normalne, zupełne, no nie chcę użyć słowa konserwatywne, tak? Ale Tokarczuk pięknie pisze, dlaczego Lalka jest arcydziełem. Dlatego, że są dwa porządki w Lalce. Historyczny, bardzo udany fresk historyczny i uniwersalny. Że Lalkę w sposób uniwersalny można czytać po latach, bo ta sytuacja, która jest tam odmalowana, jest do przełożenia na nasze czasy. Jak najbardziej. Wokulski mógłby funkcjonować w naszej nowej rzeczywistości, bo dlaczego nie? Tak więc proszę o komentarze. Jeżeli się ze mną nie zgadzacie, oczywiście ja tutaj jestem chętny do dyskusji, ale myślę, że w tym konkretnym przypadku Lem zdecydowanie nie miał racji. Osobna sprawa, czy Tokarczuk nie przesadziła. Być może tak. Nawet może bym się z tym zgodził. Ale myślę, że sprowadzając Lalkę i Perłę do takich podstawowych założeń Olgi Tokarczuk, należy przyznać jej rację. Przyznać rację temu, że to jest bardzo ciekawa interpretacja tej jakże ciekawej powieści. Słuchajcie, ja się będę z wami już żegnał. Prawdopodobnie za tydzień, nawet na pewno, filmu nie będzie, bo wybieram się na urlop, a za 2 tygodnie powoli będziemy zbierać się do Gdyni. Jeśli oczywiście nic mi nie stanie na przeszkodzie, to mam zamiar oglądać w Gdyni no, filmy prezentowane na Polskim Festiwalu Filmów Fabularnych. I dlatego wielka prośba do was. W komentarzach wejdźcie na stronę Festiwalu w Gdyni, zerknijcie, co tam grają i napiszcie mi, co waszym zdaniem ja powinienem obejrzeć w pierwszym rzucie. Ja tak postaram się zebrać głosy tutaj od wszystkich i spróbować, tak już jak robiłem tam 2 czy 3 lata temu, i spróbować obejrzeć przede wszystkim to, czego wy będziecie chcieli, no a później to się zobaczy. Nie powiem, że nastawiam się bardzo mocno na Filipa Tyrmanda, będę chciał książkę skończyć jeszcze przed seansem. Zobaczymy, mam nadzieję, że się uda. No i to by było na tyle. To był Gra w Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze. Bez pardonu.